Grupa Medyk realizuje program szczepień przeciwko COVID-19 w szkole podstawowej. Jest to punkt szczepień. Proszę powiedzieć, jak przebiegała współpraca w utworzeniu tego punktu z samorządem Połańca? Jestem lekarzem internistą, kardiologiem, mieszkańcem Rzeszowa od dawna. Dla mnie, dla mieszkańców Rzeszowa, Połaniec to Kościuszko, Połaniec to elektrownia. W ostatnich latach to Połaniec, to również dla nas Rzeszowa szybsza droga do Warszawy, do stolicy. No a chciałem powiedzieć, że również w ostatnim czasie to skojarzenia mamy, że Połaniec to również piękne miasto mądrych, fajnych ludzi, dobrze zarządzanych. To chciałem powiedzieć, że to porozumienie się z Państwem w sprawie szczepień było bardzo dynamiczne. Mówisz, masz. Te decyzje były szybkie. Nie zawsze tak jest, bo są takie gminy na Podkarpaciu, gdzie proces cały trwa. No, dosłownie bez popychania to pandemia by sama minęła, a tutaj bardzo sprawnie, bardzo szybko. Nie mówię to politycznie, bo naprawdę zupełnie nie wiem, z jakiej opcji politycznej tutaj jest pan burmistrz i rada i tak dalej. Mówię to ponadpartyjnie, bo zdrowie, życie pacjentów to jest coś, co powinno być ponad wszystko. Więc chciałem podziękować bardzo za współpracę z mieszkańcami, za współpracę tutaj z samorządem, z panem burmistrzem, z państwem, również z władzami szkoły, gdzie jest to pięknie zorganizowane, pięknie, przykładowo. Właśnie ten proces. Czyli punkt został jak najbardziej dobrze przygotowany. Tak, bardzo dobrze oznaczony, bardzo dobra lokalizacja, łatwy dostęp, parkingi, zabezpieczenie sanitarne, co jest bardzo ważne, że tutaj ludzie mają przestrzenie wielkogabarytowe. To jest bardzo ważne, żeby się przychodzą na szczepienie nie zakażali, dlatego że przy przyjściu na szczepienie już troszkę nam spada czujność, to jest podświadomości. Że już czujemy się, no już jesteśmy blisko drugiego brzegu i można się zakazić w czasie szczepienia, więc to jest bardzo ważne, że tutaj już od samego momentu rejestracji jest to przewidziane, żeby nie było kolejek, żeby nie było ścisku, żeby nie było mieszania się zarazków i to jest bardzo dobrze, to jest przykładowe właściwie miejsce. Chcielibyśmy takich miejsc na Podkarpaciu mieć więcej, no ale tutaj świadomość rośnie. Dlatego, że chociażby Izrael czy Anglia najpierw zaczęły szczepić właśnie tak w małych, ciasnych gabinetach lekarzy rodzinnych. Okazało się, że to jest źródło dalszych zakażeń i w tydzień po szczepieniu był pik wzrostu zachorowań na COVID-a. Pamiętajmy, że trzecia fala nadal jest, że tych chorych mamy. Nikt nie ma napisane, kto jest chory, więc na wszelki wypadek te zasady epidemiologiczne DDM są nadal ważne. I te szczepienia działają. No, mamy sukces duży. Ja tutaj chciałem też poprosić o koleżankę, która jest odpowiedzialna, jest dyrektorem do spraw strategii szczepień w Medyku, żeby powiedziała, ponieważ jesteśmy firmą 32-letnią, mamy 1100 pracowników, 34. Czyli ogromne doświadczenie również. Tak. Również osobiście jako lekarskiej firmy jest rodzinną. Sam jestem aktualnie przewodniczącym Towarzystwa Kardiologicznego na Podkarpaciu, więc czynnym lekarzem i mamy punktów szczepień około 105. To są w naszych własnych placówkach w 33, w zakładach pracy. Myśmy byli pomysłodawcami już w listopadzie pewnych rozwiązań. Zarejestrowaliśmy zakłady pracy jako punkty szczepień. Też około 33 zakłady. I również na Podkarpaciu wszystkie te gminy, które się nie zgłosiły pierwszej edycji, gdzie nie miał kto szczepić, to myśmy się zgłosili, żeby tam szczepić. Również na Podkarpaciu wykonujemy takie zadanie, którego nikt nie chciał, to znaczy spośród 7 okręgów my obstawiamy 7 okręgów, wyjeżdżając do chorych obłożnie, do niepełnosprawnych, do domu. No jest to żaden, w sensie ekonomicznym, to żaden biznes. Natomiast spełniamy pewną misję, że zarabiamy w takich obiektach właśnie wielkogabarytowych. I dlatego tutaj taki szybki kontakt z Państwa również z samorządem, który również jest taki otwarty na nowości. Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie obiecująca na przyszłość. Jesteśmy bardzo zachęceni. Być może tu zainwestować trochę serca, troszkę emocji, troszkę dobrej opieki medycznej, bo doświadczenie mamy
Rzeszowie dobre i być może jakieś nowe pomysły się zdadzą w sensie edukacji prozdrowotnej, w sensie profilaktyki, najpierw po-covidowej, a w przyszłości również profilaktyki takiej prozdrowotnej dotyczącej chorób układu krążenia, nowotworów, chorób układu pokarmowego, chorób układu oddechowego itd. Niektóre wzorce, które przez te 33 lata wypracowaliśmy w Rzeszowie, na pewno warto powiedzieć. Rzeszów jest takim miastem wyjątkowym. Mamy szczęście zarówno do władz miasta od dawna, jak i też sami mieszkańcy. W 2019 roku, czyli przed pandemią, Rzeszów przez 8 niezależnych publikatorów został wybrany jako najbardziej prozdrowotne miasto w Polsce. Rok wcześniej miał trzecie miejsce. I te wzorce prozdrowotne warto przenosić, bo to jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców. Nie wystarczyłoby, gdyby tylko prezydent Rzeszowa chciał prozdrowotnie działać. Zrobiliśmy bardzo dużo. To są działania wieloletnie i przynoszą efekty. COVID oczywiście bardzo dużo tutaj namieszał. Także pięknie, powiedziałbym w cudzysłowie, namalowany obraz został przez mgłę zamazany. Ale my to odtworzymy. Szczepienia są już takim nadzieją. Chcemy się ze szczepieniami uporać na Podkarpacie do końca czerwca. I konkretnie 26 czerwca robimy taki najpierw kongres na 2-3 tysiące lekarzy, a potem piknik taki związany troszkę z podsumowaniem, powiedziałbym, daniem ludziom z Podkarpacia troszkę nadziei, że już idą wakacje lepsze i szczepienie było tutaj dopełnieniem bezpieczeństwa dla nas. Ja mam jeszcze takich kilka pytań stricte o dane, jeżeli chodzi o szczepienia. Proszę powiedzieć, ile w tym punkcie naszym w Połańcu jest szczepionych dziennie osób i czy są to tylko osoby z terenu miasta i gminy Połaniec, czy to są osoby przyjezdne gdzieś z terenu Polski? Jak to wygląda? W tej chwili szczepimy około 700 osób dziennie tutaj w Połańcu. Możliwości i wydajność tego punktu jest przygotowana na 2000 osób dziennie, więc nie szczepimy jeszcze tylu osób, ile byśmy chcieli, ale cieszymy się, że dajemy pełną dostępność dla tych, którzy chcą. Szczepimy w tej chwili 4 rodzajami szczepionek, Pfizerem, Moderną, Astrą i Johnsonem, więc każdy może wybrać szczepionkę, na której mu zależy w każdym dniu. To wszystko jest oczywiście uzależnione od dostaw. Jeśli chodzi o osoby, które są szczepione tutaj na terenie państwa punktu, w tej chwili około 20% to mieszkańcy, a około 80% to są osoby przyjezdne z terenu Małopolski, województwa świętokrzyskiego, śląskiego, ale też i mazowieckiego. Czyli mają dosyć odległe również. Dokładnie. Te osoby mają dostępność szczepionek u państwa w punkcie. Jest to docenione przez nich, wybierają się na tak zwaną dzienną wycieczkę tylko po to, żeby przyjechać tutaj do państwa punktu. Czy to są pojedyncze osoby, czy rodziny? Czy mają państwo takie dane? Jak to się odbywa? To są małżeństwa. Najczęściej zdarzają się małżeństwa, rodziny również. Natomiast osoby starsze zostały już wcześniej zaszczepione na terenie swoich województw, więc skupiamy się w tej chwili na szczepieniu osób już młodszych. Ile do tej pory osób się zaszczepiło w tym punkcie? Do dnia dzisiejszego jest to około 3000 osób. Dziękuję ślicznie państwu. Dziękujemy.